Rycerze. Sir John Fastolf, szekspirowski Falstaff. Był rycerz, który wyróżniał się wśród innych. Błazen, tchórz i łotr. Sir John Falstaff. Skarykaturowany przez Szekspira i wystawiony na pośmiewisko w operze Verdiego. Szekspirowski Falstaff to tempak o donośnym głosie, zabawny, niekiedy patetyczny. Tworząc tę postać, Szekspir wzorował się na Sir Johnie Fastolfie, rycerzu, który żył ponad 150 lat wcześniej. W Henryku IV tak opisał go Szekspir. Odwodzą cię gwałtem z drogi łaski. Diabeł nawiedza cię w postaci tłustego starca. To dzieża bestialstwa. Mantelzak napchany bebechami. Siwowłosa niegodziwość, podstarzała próżność. Do czego on dobry, jeśli nie do smakowania kseresu i piwa? Czym biegły, jeśli nie w rozdzieraniu kapłona i żarciu? Do stu diabłów. Dość tych kalumni, tych zmyślonych oskarżeń, rzucanych w twarz uczciwemu rycerzowi. Czy nie wystarczy, że musiałem znosić zniewagi tej heretyczki Joanny d'Arc i niesłuszne oskarżenie o tchórzostwo przez mego pana, księcia Bedfordu? Jak długo mam jeszcze być poniżany przez tego nędznego dramaturga? Niech mi będzie wolno rzec dwa słowa o prawdziwym Sir Johnie Fastolfie. Urodziłem się w Kester w roku pańskim 1380. Jako syn Sir Johna Fastolfa, dworzanina króla Edwarda III. John Fastolf, ojciec koniuszy na dworze króla Edwarda III, był szlachcicem świeżej daty. Pochodził z rodziny bogatych kupców i armatorów z Great Yarmouth, którzy nie byli ani wojownikami, ani arystokratami. Ojciec Johna poślubił wdowę z lepszego rodu niż jego własny. W ten sposób zdobył ziemię i wszedł do grona szlachty. Ale jego karierę dworzanina przerwała przedwczesna śmierć w roku 1383.
Synowi pozostawił w spadku jedynie ambicje oraz kupiecką mentalność swoich przodków. Kiedy jego matka wyszła po raz trzeci za mąż, John został paziem na dworze księcia Norfolku. Uczył się tam tradycyjnego rycerskiego rzemiosła i dobrych obyczajów pańskiego sługi. Nauczył się także czytać, pisać, a przede wszystkim liczyć. W wieku 21 lat John podjął służbę u Thomasa Lancastra, drugiego syna króla Henryka IV. Towarzyszył mu w podróży do Irlandii i został jego koniuszym. Fastolf był oddanym i wiernym sługą, ale potrafił zarazem dbać o swoje sprawy. Z jego ksiąg rachunkowych wynika, że otrzymywał 26 liwrów rocznie. Podobnie jak ojciec, Fastolf postanowił zyskać lepszą pozycję dzięki małżeństwu. W roku 1408 w Irlandii, w dzień świętego Hilarego, poślubiłem Millicent Tiptoff Scrope. Była damą na zamku Combe, córką Sir Roberta Tiptofta i wdową po Sir Stefanie Scrope, rycerzu. Starsza o 13 lat, Millicent była cenną zdobyczą. Żeniąc się z nią, Fastolf zdobył majątek, który przynosił mu 240 liwrów rocznie. Fastolf przyznał swojej żonie 100 liwrów na rok, a resztę zaś pozostawił na własny użytek. Pozbawił też dziedzictwa syna Millicent z pierwszego małżeństwa. Chcąc jeszcze powiększyć swoje dochody, w roku 1410 Fastolf opuścił dwór Thomasa Lancastra i zaciągnął się jako najemnik do wojsk królewskich walczących we Francji. Wojna stuletnia akurat na pewien czas przycichła. Pod panowaniem Anglików pozostawały znaczne obszary na kontynencie, wśród nich Gaskonia i ważne miasto portowe Bordeaux wraz z okolicznymi winnicami. Dwa lata później Fastolf został konetablem zamku i miasta Bordeaux. W następnym roku objął inny zamek w Gaskonii. Te nowe funkcje przyczyniły się do pomnożenia jego dochodów i zapewniły mu solidną podporę finansową. Wiedział jednak, że prawdziwą fortunę zyska dopiero wówczas, gdy stanie na czele własnego oddziału najemnego. Kiedy w roku 1415 Henryk V zajął Francję, Fastolf miał 35 lat.
Zaciągnął się jako kapitan oddziału złożonego z 10 zbrojnych i 30 łuczników. Kontrakt opisuje szczegółowo wynagrodzenie, koszty i odszkodowania wypłacane w zamian za utracone konie lub zniszczony sprzęt. Przede wszystkim jednak dokładnie określa podział korzyści wojennych, łupów w postaci ziem, jeńców i dóbr zdobytych w służbie królewskiej. Fastolf wkroczył do Normandii u boku króla. W bitwie pod Harfleur walczył dzielnie. Potem w październiku 1415 roku towarzyszył królowi pod Azincourt, gdzie odbyła się najsłynniejsza bitwa wojny stuletniej. Kiedy rycerze i pozostali wojownicy zajęli pozycję, okazało się, że wojska angielskie są o wiele mniej liczne niż francuskie. Człek radował się, gdy ogarnął wzrokiem te wszystkie oddziały. Francuzi byli sześciokrotnie liczniejsi od Anglików. Niecierpliwili się. Pragnęli, by rankiem między godziną 9 a 10 rozbrzmiał groźny dźwięk trąbki. Konetable Francji przemówił do swych kapitanów tymi słowy. Towarzysze broni i przyjaciele, raduję się i martwię zarazem okolicznościami, w jakich spotykają się dwie armie, które widzę przed sobą. Cieszę się ze zwycięstwa, które widzę w zasięgu naszych rąk. Martwię zaś klęską i cierpieniem, które spadną na przeciwnika, bo wyjdziemy z tej walki zwycięsko. Kto widział wspanialszą armię chrześcijańską i takie zgromadzenie walecznych mężów? Jeźdźcy, których tu widzę, to kwiat narodu francuskiego, zbrojny w ostre lance i śmiercionośne łuki. Z drugiej zaś strony widzę jeno garstkę nieszczęsnych Anglików, przybyłych na tę ziemię dla jakichś zdobyczy, zmorzonych głodem, osłabionych, znużonych, gotowych wyzionąć ducha. Dam wam radę. Przetrzymajcie jakiegoś Anglika przez miesiąc z dala od ciepłego łoża, tłustego wołu i napojów. Pozwólcie mu przez ten czas cierpieć zimno i głód, a zobaczycie, jak jego odwaga topnieje niczym śnieg w słońcu. Gdy schudnie i zmarnieje, jedno mu będzie w głowie: powrót do kraju. Tak, moi towarzysze, bądźcie dzielni, gdyż zwycięstwo, korzyści i zaszczyty będą wasze. A wszystko to bez trudu i walki. Król Anglii Henryk rozmieścił wojsko wzdłuż bagien, a łuczników ustawił za długim szeregiem żołnierzy zbrojnych w piki, aby w ten sposób powstrzymać natarcie francuskich rycerzy. Uszykowawszy oddziały, król zwrócił się do wojowników takimi słowy: przyjaciele i poddani, namawiam was całym sercem, byście pomyśleli, że dla każdego z was dzień ten będzie dniem radości, dniem szczęścia,
dniem zwycięstwa. Albowiem, jak to mądrze spostrzegliście, Bóg Wszechmogący, pod którego pieczą jesteśmy tu zgromadzeni, wybrał miejsce tak nam sprzyjające, że lepszego sami nie zdołalibyśmy wybrać dla nas i naszej małej armii. To też, oddając się z ufnością w Jego ręce, nie pozwólcie, by liczebność nieprzyjaciół zatrwożyła wasze serca, czy odebrała wam odwagę. Jeśli narażacie życie w tak pięknej bitwie i w tak słusznej sprawie, jakkolwiek potoczą się losy, sława i rozgłos was nie ominą. Teraz gotujcie się radośnie do bitwy i odważnie ruszajcie na wroga, bo w tej właśnie chwili całe Królestwo Anglii modli się za wasze powodzenie. Francuzi w lśniących zbrojach byli pewni zwycięstwa i z góry dzielili łupy. Francuzi tak byli zajęci przechwałkami, że nie myśleli o bitwie. Czuli się zwycięzcami, nim padł choć jeden cios. Dowódcy rozważali już, jak podzielą łupy. Żołnierze grali w kości u Anglików. Szlachta zaś wyobrażała sobie, jak wwiozą triumfalnie do Paryża pojmanego króla Henryka. Francuzi zadali w trąbki i ruszyli do ataku. Jednak powstrzymał ich bagienny teren. Od ostrych pik i strzałów przeciwnika padały im konie. Francuska przednia straż poszła w rozsypkę. Strzelcy angielscy, odłożywszy łuki, wzięli do rąk siekiery, miecze, topory i czekany, którymi tłukli Francuzów. Potem przybył król i tak zawrzał żołnierzy do walki, że niebawem drugi batalion nieprzyjaciela został rozproszony, tracąc wielu ludzi. Kiedy doszło do walki wręcz, Francuzi stawiali dzielnie opór. Losy bitwy wciąż się ważyły. W chwili, gdy Francuzi sądzili, że szeregi królewskie ustępują, zostali pokłuci pikami, pozabijani lub wzięci do niewoli. Bitwa ciągnęła się przez 3 godziny. Jedni uderzali, inni oddawali ciosy. Ci kłuli, tamci zabijali. Jeszcze inni brali więźniów. Nikt się nie lenił. Walczyli wszyscy w nadziei zwycięstwa lub chcąc uratować skórę. Pragnąc rychłego zakończenia bitwy, król poprowadził jazdę na tyły Francuzów, gdzie znajdował się ich największy oddział. Kiedy ci zrozumieli jego zamiary, ogarnęła ich panika i uciekli niczym barany w popłochu.
Po tej porażce i doznanych stratach Francuzów opuściła odwaga i siła ducha. Skończyli z przechwałkami. Wśród książąt i możnych królestwa zapanowała niezgoda. I chyba tylko cudem ich kraj nie popadł w niewolę. Udział Fastolfa w bitwie pod Azincourt sprawił, że spłynęły na niego liczne zaszczyty. Dał też dowody odwagi w bitwach pod Caen i Rouen. Król zapragnął go wywyższyć. Nareszcie w wieku 38 lat Fastolf został rycerzem. Zostałem zarządcą Condé sur Noireau, a na rycerza pasowano mnie 29 stycznia 1418 roku. Król i jego doradcy poznali się na talentach administracyjnych Fastolfa. Dwa lata później, w roku 1420, został dowódcą Bastylii w okupowanym przez Anglików Paryżu. Kiedy w 1422 roku zmarł Henryk V, jego brat, książę Bedfordu, objął regencję w imieniu małoletniego księcia, przyszłego Henryka VI. Wtedy właśnie Fastolfa mianowano zarządcą dworu księcia i seneszalem Normandii. Jego rozmaite funkcje i urzędy, których w samej Francji miał nie mniej niż 20, zapewniały mu godziwe dochody. Po tym, jak uczyniono go kawalerem orderu podwiązki, który był najwyższym odznaczeniem w Anglii, Fastolf miał o sobie bardzo wysokie mniemanie. Oto niektóre z moich godności. Jestem namiestnikiem Normandii na południe od Sekwany, doradcą królewskim, zarządcą dworu Jana, regenta francuskiego księcia Bedfordu, zarządcą Andegaveni i Men, dowódcą Mantes, Alençon, Fresnay-le-Vicomte, Bastille w Paryżu, Honfleur, Pont-Melan, Pałacu w Rouen, Fécamp i dowódcą zamku w Calais. Pomimo wszystkich tych zaszczytnych tytułów, Fastolfem nie kierowała chęć zyskania chwały, lecz pomnożenia majątku. Za wszystkie sprawowane urzędy otrzymywał wynagrodzenie. Zdobywał też pieniądze dzięki licznym rozbojom i podbojom dokonywanym przez jego oddziały. W samym tylko Verneuil w roku 1424 jego dochód wyniósł 20 tysięcy marek. Jako godny potomek kupcu daleki był od trwonienia pieniędzy na wystawne życie. Fastolf umiejętnie inwestował swoją fortunę. Wysyłał pieniądze do Anglii za pośrednictwem włoskich handlarzy osiadłych w Paryżu lub przyjeżdżających do Normandii Anglików. John Wells, londyński ławnik i kupiec, krewny Fastolfa, jak również John Curtink, jego kapelan,
byli jego bankierami i maklerami. Zapewniali mu godziwy zysk w wysokości 5% od złożonych u nich sum. Jak każdy rozważny inwestor, polecił, by lokowali jego majątek w ziemi, kamieniach szlachetnych i drogocennych meblach. Majątek Fastolfa dorównywał jego chciwości i wytrwałości, z jaką odkładał najmniejsze nawet kwoty. W roku 1424 pojmał księcia Jana II d'Alençon i zażądał za niego okupu w wysokości 13 tysięcy liwrów. Ale książę Bedfordu, pan Fastolfa, zagarnął lwią część tej sumy. Fastolf był wściekły, lecz bezsilny. Przez resztę życia usiłował odzyskać swoje pieniądze na drodze sądowej. Taki jest portret tego rycerza, przedsiębiorcy, który stoczył swoją największą bitwę, walcząc o beczki z solonymi rybami. W roku 1429, podczas oblężenia Orleanu, angielskim oddziałom zaczęło brakować pożywienia. Fastolfa wysłano po zaopatrzenie dla wojska. Dotarł do Paryża i zorganizował tam duży konwój z prowiantem. W drodze do Orleanu jego ludzi zaatakowało 4000 Francuzów i Szkotów pod dowództwem księcia de Clermont. Fastolf miał pod sobą 500 angielskich łuczników i 1000 żołnierzy paryskiej milicji. Zestawił szybko swoje wozy, tworząc z nich ścianę, w której zrobił tylko dwa niewielkie przejścia bronione przez łuczników. Jego wrogowie zaczęli się spierać. Francuzi chcieli zaatakować konno, a Szkoci pod wodzą Sir Johna Stuarta Darnleya nalegali na atak piechoty. Widząc niezgodę w szeregach Francuzów, Fastolf postanowił z tego skorzystać. Natarł na nich i zmusił ich do ucieczki. Książę stracił 500 ludzi, głównie Szkotów. Po przeciwnej stronie zginęło tylko 4 ludzi. Kiedy Fastolf przybył do Orleanu ze swoimi śledziami, przyjęto go jak bohatera. Wkroczył do udekorowanego chorągwiami obozu przy dźwięku fanfar. Pojawienie się Joanny d'Arc spowodowało odwrócenie się sytuacji militarnej Anglików, a zwłaszcza sytuacji Fastolfa. Wtedy to 20-letnia panna w męskim przyodziewku, zwana Joanną, urodzona w Lotaryngii we wsi Domremy, nieopodal Vaucouleurs, przybyła do Delfina Karola w Chinon. Ta bezwstydna niewiasta ośmieliła się czynić rzeczy, które u innych dziewcząt wzbudziłyby wstyd i zgorszenie.
Mówią wszelako, że albo z powodu tak szpetnego oblicza, że żaden mąż by jej nie zechciał, albo też dlatego, że ślubowała czystość, wciąż była dziewicą. Ta maszkara oświadczyła, iż Bóg wysłał ją do Delfina Karola, by ten przyszedł z odsieczą nieszczęsnemu Orleanowi i by mogła go wspomóc w odzyskaniu królestwa. Przedstawiła mu swoje wizje, sny i opowieści pełne bluźnierstw, przesądów i zabobonów. Zdumiewa mnie, iż mądrzy mężowie dali temu wiarę, a uczeni klerycy zapisali te bajki. Francuzi pod wodzą Joanny d'Arc obronili Orlean i zajęli twierdze angielskie wzdłuż Loary. Postanowiwszy zatrzymać potężną armię Joanny d'Arc, najsłynniejszy rycerz angielski, Lord Talbot, przekonał Fastolfa, by zaatakowali wspólnie Beaugency i uwolnili oblężony garnizon. Wbrew zdaniu Fastolfa, który chciał czekać na posiłki, Talbot kazał przystąpić do ataku. Jego 3000 żołnierzy ruszyło na zamek, ale armia francuska liczyła 8000 ludzi. XVIII czerwca cytadela wpadła w ręce Francuzów, a Anglicy wycofali się do wsi Patay. Joanna wezwała swoje wojsko do pogoni za Anglikami, krzycząc: macie przecież ostrogi, posłuszcie się nimi. Wedle jednego ze świadectw, Fastolf przestraszył się i uciekł. Lord Talbot został schwytany podczas odwrotu. Fastolf powrócił do Corbeil i osobiście zdał relację z klęski księciu Bedfordu. Ten, zagniewany, odebrał mu order podwiązki. Fastolf zyskał opinię tchórza i zdrajcy. Jednak rok później, po drobiazgowym zbadaniu sprawy, został oficjalnie zrehabilitowany. Pewien świadek, Jean Vavrin, przysiągł, że Fastolf bił się z wielką odwagą i zdecydował się na odwrót dopiero wówczas, gdy ujrzał, że dalsza walka jest beznadziejna. Fastolfowi zwrócono order podwiązki. Przez następne 10 lat Fastolf nadal służył we Francji, pomnażał swój majątek i zbierał zaszczyty. Lecz Anglicy nie byli w stanie powstrzymać fali francuskich zwycięstw. W roku 1433 Fastolf został przedstawicielem Anglii na soborze w Bazylei.
Wciąż jednak walczył we Francji, gdyż urząd dyplomaty nie przynosił żadnych korzyści finansowych. Wziął udział w rokowaniach, które doprowadziły do podpisania w roku 1435 traktatu w Arras. Po podpisaniu traktatu Fastolf zwrócił się do króla z pomysłem prowadzenia tańszej wojny. Zamiast kosztownych, długotrwałych oblężeń, Fastolf zaproponował, aby zorganizować dwie małe armie liczące po 750 żołnierzy. Każda miałaby swego dowódcę i raz do roku, od czerwca do listopada, wysyłano by je, aby paliły i niszczyły wszystkie ziemie na swojej drodze, wszystkie drzewa rodzące owoce, którymi żywi się człowiek, a także bydło. Chodziło o doprowadzenie wroga do klęski głodowej, a tym samym zniszczenie go jak najmniejszym kosztem. Żaden dowódca nie miałby ani nakładać okupu, ani morzyć głodem, ani też wspierać żadnej okolicy lub miejsca, którędy przejeżdżał, dla wzbogacenia się czy innej własnej korzyści. Przeciwnie, miał robić to tylko, po co przybył na tę ziemię. Fastolf, który sam zdobył fortunę plądrując ziemie francuskie, nie zamierzał umożliwiać tego innym. Rycerze i możni odrzucili jego propozycję, która wydawała się im niegodna ideałów rycerskich. W roku 1440 60-letni Fastolf powrócił do Anglii, aby poświęcić się zarządzaniu swoim majątkiem. Fastolf okazał się tak samo bezlitosny wobec swoich pełnomocników i dłużników, jak wobec Francuzów. Naciskał bez ustanku na swoich poborców, by wyduszali z każdego dłużnika ostatni grosz, a gdy opóźniali się z płaceniem, posyłał ich do więzienia. Gdy na przykład Thomas Newton, jego bailiff, Saxthorpe, zwlekał ze zwrotem 5 liwrów, 6 szylingów i 7 pensów, Fastolf uwięził go i trzymał w okowach przez 2 lata. Wypuścił go tylko po to, żeby ten mógł mu oddać dług. Był okrutny również dla tych, którzy go rozgniewali. Niejaki Henry Pigeon, który wyciął bez zezwolenia drzewa w lesie Fastolfa, został zmuszony do zwrócenia sumy 20 razy większej niż warte były drzewa. Fastolf przez resztę życia toczył daremnie proces przeciwko spadkobiercom księcia Bedfordu. Chodziło o okup, który uważał za swoją własność. Dzięki swojej chciwości osiągnął to, czego pragnął. W roku 1445 jego ziemie w Normandii, wśród których było 10 zamków, 15 siedzib szlacheckich i jedna oberża, przynosiły mu 410 liwrów rocznie. Domyślając się, że Anglia straci swoje francuskie terytoria, postanowił sprzedać swe posiadłości na kontynencie, dzięki czemu uniknął klęski finansowej, która spotkała Anglików mających ziemię we Francji. Z 1450 liwrami rocznej renty, którą zapewniały mu jego angielskie posiadłości, Fastolf dysponował ogromnym majątkiem. Nie miał jednak dziedzica. Wielkimi krokami zbliżała się starość. Na fortunę Fastolfa czyhali zachłanni ludzie.
roku 1459 Fastolf jest umierający. Jego pasierb, Stefan Skrop, przybywa, by zamieszkać z nim w Kester. Fastolf, który kiedyś przywłaszczył sobie dobra należne tamtemu po matce, teraz nie chce uczynić go swym dziedzicem. Jak pisze Skrop, kupił mnie i sprzedał jak zwierzę wbrew prawu i odarł mnie z ponad 1000 marek. Richard Fastolf, daleki krewny żyjący w Londynie, złożył umierającemu wizytę i poprosił go o pomoc, by mógł zawrzeć małżeństwo. Fastolf odparł, że już go umieścił w swym testamencie. W rzeczywistości nie zapisał młodzieńcowi ani grosza. Lecz gdy śmiano się z niego lub oskarżano go o skąpstwo, Fastolf wpadał w gniew. Do mego wiernego i ukochanego kuzyna, Johna Pastona. Polecam ci się i proszę, byś wiedział, że doszły do mnie wieści, iż podczas wieczerzy w Norwich, w której brałeś udział, znaleźli się ludzie, którzy mnie obmawiali. Mówili takie oto słowa, jeszcze gorsze. Dalej, kuzynie? Ruszajmy wieczerzać. Gdzie? Ależ do Sir Johna Fastolfa. Tego wieprza, który każe płacić gościom za kolację. Wiem, że nie mieli nic dobrego na myśli. Dlatego proszę cię, kuzynie, który cieszysz się moim zaufaniem, byś mnie powiadomił na piśmie, o których to ich mościów chodziło. Paston, sąsiad i przyjaciel Fastolfa, czuwał przy jego łożu śmierci. Dwa dni przed śmiercią konający sporządził nowy testament, w którym czynił Pastona swoim głównym spadkobiercą. Kiedy Fastolf umierał, jego krewni i sąsiedzi kłócili się o podział jego dóbr. Swary ciągnęły się potem jeszcze przez dwa pokolenia. Fastolf byłby z tego zadowolony. Henry Windsor pozostawił nam trafną charakterystykę tego człowieka. Okrutny, mściwy, niezdolny do litości i przebaczenia. Po tym portrecie prawdziwego Sir Johna Fastolfa wróćmy lepiej na chwilę do szekspirowskiego Falstaffa. Diabeł cię nawiedza w postaci tłustego starca. To dzieża bestialstwa. Mantelzak napchany bebechami. Siwowłosa niegodziwość, podstarzała próżność. Do czego on dobry, jeśli nie do smakowania kseresu i piwa? W czym biegły, jeśli nie w rozdzieraniu kapłona i żarciu? W czym on szczwany, jeśli nie w chytrości? W czym ćwiczony, jeśli nie w hultajstwie? W czym hultaj, jeśli nie we wszystkim? W czym zacny,
jeśli nie w niczym.